bo już Cię mieszczu zgraja. Polsko dzisiaj triumfujesz, witaj maj, trzeci maj. U Polaków błogi raj, witaj maj, trzeci maj. U Polaków błogi raj. Widzę, że w atmosferze zamachu stanu, bo tak to trzeba nazwać, zamachu stanu uchwalono ten akt. Co to znaczy? To znaczy, że no, nie do końca zgodnie z prawem. O szczegółach, jak to się działo i dlaczego właśnie tak została ona uchwalona, poproszę specjalistę, historyka, specjalistę do spraw wojskowości, Marcina Chodorowskiego. Marcinie, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Opowiedz nam, bo to jest bardzo ważne, skąd to się wzięło, jakie wtedy było tło historyczne, w jakiej sytuacji gospodarczej i politycznej była wtedy dawna Rzeczpospolita. Jasne, z przyjemnością. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam Państwa. Marcin Chodorowski, rzeczywiście troszeczkę spróbuję tutaj naświetlić taki kontekst historii powstania Konstytucji 3 maja. No przede wszystkim, skoro pytasz o sytuację polityczną Rzeczpospolitej, no ona nie jest w XVIII wieku zbyt dobra, mówiąc tak delikatnie. I to jeśli chodzi o tą politykę i wewnętrzną, i tę politykę międzynarodową. No przede wszystkim Rzeczpospolita niestety raczej nie może liczyć na żadnych sojuszników, natomiast otaczają nas trzy państwa, które, no, których potęga w XVIII wieku niewątpliwie wzrasta, szczególnie Rosji, ale też nowo powstałego Królestwa Prus, Cesarstwa Austrii. No, krótko mówiąc, mamy tutaj trzy państwa, które no, albo dybią na naszą niezależność, samodzielność polityczną, albo wręcz na nasze ziemię. Tu szczególnie Królestwo Prus było takim państwem, które parło, dążyło do tych rozbiorów, do tego, żeby no, niestety kosztem Rzeczpospolitej powiększyć swój obszar. To Królestwo Prus to jest takie państwo, które powstaje na początku XVIII wieku, składa się z dwóch części tych tak zwanych dawnych Prus książęcych, czyli dzisiejsza Warmia, Mazury mniej więcej i tej części na zachód od Rzeczpospolitej, czyli ta tak zwana Brandenburgia, więc w naturalny sposób tutaj polskie Pomorze, Polska Wielkopolska, tak, no, gdzieś tam rozdziela obie części tego państwa. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe. Na Ciebie zjadłe smakują trucizny, w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflacki, smoleński, siewierski i czerniechowski, wraz ze stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł. Długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samych sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy
i te całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.